nie potrzebuje tej pomocy. My tylko chcemy, żeby nam nikt nie zabraniał pracować, zarabiać na chleb, na życie. Spadek sprzedaży jest na poziomie 90%. Ktoś chce wyczyścić rynek i wpuścić większego gracza. Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Dunajewski, młodzik dla wolności Elbląg i mam przyjemność porozmawiać z bartoszyckim przedsiębiorcą Patrycjuszem Kuzią. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy powiedz o czym? Pierwsza recesja od 30 lat, prawie 4% poziom inflacji i czekające na nas zagrożenie dwucyfrowego poziomu, dwucyfrowej liczby bezrobocia. Pośród tych wszystkich problemów są przedsiębiorcy, którzy są duszeni drakońskimi obostrzeniami i są pozbawieni jednocześnie możliwości pracy. Panie Patrycjuszu, ja mam do Pana pytanie, bo takie podstawowe. Ile Pan już prowadzi swoją kawiarnię? Kawiarnię otworzyliśmy pod koniec lipca ubiegłego roku, czyli dopiero jesteśmy na rynku niecałe pół roku. Jest to 5 miesięcy. Aczkolwiek kawiarnię otworzyliśmy dlatego, że COVID nam jedną firmę gastronomiczną zamknął. No tak, bo Pan ma doświadczenie. Tak, zajmuję się gastronomią, szeroko pojętą gastronomią od 12 lat. No i nie jest to teraz łatwy kawałek chleba, bo wszystko stoi. No właśnie jak, z tego jak dobrze właśnie pamiętam, pamiętam to, że Pan właśnie niedługo będzie miał rocznicę właśnie tego lokalu. Tak. Zgadza się? W lipcu. Dokładnie tak. I jak nas otworzą. Dokładnie tak. I właśnie jeszcze mam pytanie, bo z tego co pamiętam, to tutaj więcej osób pracowało. Teraz jest tylko Pan. Tak, na początku pracowaliśmy tutaj w czwórkę. Ja z żoną plus jeszcze zatrudniliśmy dwie osoby. No niestety wyszło tak, że moja żona poszła do pracy, do kogoś innego. Dziewczyny, które pracowały, nie pracują, a ja ciągle pracuję. I ma to, czyli domyślam się, ale myślę, że powinniśmy zadać to pytanie, w jaki sposób te wszystkie obostrzenia wpływają chociażby na profesorę, że taką jak książka przychodów i rozchodów, prawda? Spadek sprzedaży jest na poziomie 90%. Tak zanotowaliśmy, czyli to ten biznes jest wysoce nierentowny. W tym momencie powinniśmy to po prostu zamknąć i zapomnieć. Musi Pan dokładać. Tak, tak. Dopóki mamy siły walczyć, no bo to jest walka o przetrwanie miejsca po prostu. Nie nasze widzimisię, tylko chcemy, żeby to miejsce istniało na mapie Bartoszyc. Bardzo, że bardzo dużo pracy włożyliśmy z żoną we dwójkę w to wszystko. Ja się przyglądałem właśnie to. No i jakby widziałeś, że nie zatrudnialiśmy ludzi, którzy weszli i nam to zrobili, tylko przy stoliku, przy którym siedzimy, to jest też moja robota w warsztacie stolarskim. No i nie chcemy tego zamykać. Czyli biznesowo powinniśmy, a czyli głowa mówi, wiesz, tam gdzie jest kalkulacja, zamykaj, ale serducho mówi, trzymaj i ratuj. No i wychodzi tak, że przychodzę tutaj codziennie, 7 dni w tygodniu, po tam parę godzin, żeby chociaż zarobić na podstawowe koszta, jakie są związane z utrzymaniem takiego lokalu. Pomoc od strony państwa? Państwo zamknęło i... Państwo zamknęło nas w połowie października, nie dostaliśmy żadnej pomocy. Teraz, co prawda, pojawiły się znowu jakieś tam tarcze, ileś zero, nie wiem już ile nawet. Tak, to wie moja księgowa tylko. I podobno mamy dostać po 5 tysięcy, czyli to co było podczas 1 marca. W marcu było chyba też tak, że po 5 tysięcy dawali. I zawieszenie ZUS-u za styczeń. No, więc tak to wygląda. Jakby tu nie możemy liczyć na pomoc państwa. W zasadzie to nikt z restauratorów, tak mi się wydaje, mam trochę znajomych w dużych miastach, nikt nie potrzebuje tej pomocy. My tylko chcemy, żeby nam nikt nie zabraniał pracować, zarabiać na chleb, na życie. No to jest konstytucja metalu. Tak, tak. A teraz jakby to prawo zostało nam odebrane do pracy.
niedługo zabrania nam chodzić po ulicach i tak to się dzieje, zresztą już widzimy. Tak. A jak pan widzi obostrzenia? Jakie powinny być? I zakładając, że jesteśmy w tej sytuacji, której na dobrą sprawę możliwość pracy i funkcjonowania biznesu przedsiębiorstw jest ograniczona do minimum. W jaki sposób teraz mogłyby funkcjonować przedsiębiorstwa? Pana zdaniem w... Ale mówimy o gastronomii. No, o gastronomii, tak. Gastronomia może normalnie, powinna normalnie funkcjonować. No, powinna. Tym bardziej, że mało jest takich branż, powiedzmy sobie, gdzie tak się dba o porządek, o czystość, o to, czy stolik jest czysty, czy krzesełka są wytarte. Te stoliki wyciera się kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Już nie mówię o reszcie rzeczy, tak? Czy o tym, jak się myje szkło, czy porcelanę, tak? No, robię tu urządzenie, gdzie jest mocna chemia, wysokie temperatury, więc nie ma tutaj kompletnie mowy o jakimkolwiek tam narażeniu tych ludzi. Poza tym, jak ktoś się boi, to po prostu nie przychodzi i tyle, tak? To wcale to nie znaczy, że trzeba blokować wszystkich. A jakie jest, czy jest jakieś rozwiązanie, czy jest taka możliwość, żeby właśnie zgodnie z prawem na przykład właśnie? Jest taka możliwość, żeby w obecnych czasach zgodne z prawem, no w cudzysłowie z prawem. No wszystko to, co... Bo to nie jest, to co teraz się wydarzyło, to nie jest prawo. To nie jest zgodne z prawem, ale wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Prawda? Tak, czyli na przykład my funkcjonujemy jako przestrzeń biurowa. Wynajmujemy stolik jako biuro do pracy. Nazywa się to coworking. To słowo też jest użyte nie bez powodu, dlatego że coworking jest jakby bliżej nieokreślony. Bo to można podciągnąć wszystko. To może być praca młodzieży w grupach, to może być rzeczywiście ktoś, jedna osoba, która przychodzi i pracuje z telefonem, z laptopem. W zasadzie nas to nie interesuje, co kto robi, wynajmując przestrzeń biurową. To jest bardzo proste do załatwienia. No bardzo, wystarczy napisać regulamin, dopytać prawników, tylko napisać regulamin funkcjonowania takiej przestrzeni biurowej. Oczywiście musi się to wszystko odbyć w odpowiednich odległościach i tak dalej. Nie można posadzić przy malutkim stoliku pięciu osób i powiedzieć, że robią coworking teraz. A widać, że siedzą i piją wino na przykład. Więc to jest też taki temat. Jeżeli się decydujemy na coworking, to rzeczywiście staramy się to robić, bo łatwo się poślizgnąć. A dużo jest takich właśnie biznesów z gastronomii, które właśnie funkcjonują w podobny sposób? Decydują się na to? Tak. Z tego co ja wiem, to takich małych miejsc typu kawiarnie, bo inaczej sprawa wygląda z restauracjami, gdzie przychodzisz, masz pięknie nakryty stół, obrusy i tak dalej. Tam oni się w to nie bawią, natomiast oni to wchodzą w inny sposób, robiąc szkolenia, degustacje, warsztaty, bo to nie jest zabronione. Coraz więcej lokali w Polsce tak działa, naprawdę to już jest w dziesiątkach tysięcy, myślę, bo otwartych biznesów było jakiś czas temu chyba około 20 tysięcy. Oczywiście część to są takie otwarcia, że otwieramy i koniec i nas to nie interesuje, bo chcemy zarabiać. A niektórzy otwierają, tak jak między innymi my, albo coworking, albo rozpisując na dany dzień co dwie godziny jakieś warsztaty bądź szkolenia. Wtedy to się też wszystko odbywa w pewnym reżimie sanitarnym. Ale działa, o tak, ale działa. A mam jeszcze do pana pytanie. Jak pan przygląda się na całą sytuację w Polsce związaną z kryzysem? Czyli moim zdaniem to jest jednak nie kryzys, tylko rezultat pewnych podjętych działań. W jaki sposób pan, jaką perspektywę widzi pan przed Polską tą gospodarczą, ale również przed polskimi przedsiębiorcami, którzy jednak ją właśnie budują, prawda? Wiesz co? Jeżeli chodzi o gastronomię, to tutaj moim zdaniem, oczywiście tylko i wyłącznie moim zdaniem, ktoś chce wyczyścić rynek i wpuścić większego gracza. Tak mi się wydaje. Zresztą to już zostało przepchnięte, nie będziemy mówić kto, ale wiadomo kto wchodzi na rynek z punktami gastronomicznymi. Będzie ich mnóstwo. No i tak najprościej.
nieruchomości i zamknął wszystkich. Jakie są perspektywy? Ci, co wytrwają, to zostaną, nie? Nie użyję tu stwierdzenia, że co cię nie zabije, to wzmocni, bo to jest bzdura. Jak cię nie zabije, to masz szczęście, ale może cię sponiewierać i zostawić bez grosza i bez perspektywy żadnej. Chyba ci, co mogą sobie na to pozwolić, powinni zacząć trochę inwestować w inne rzeczy, albo robić co innego, albo tą swoją gastronomię tak adoptować do obecnych warunków, do obecnej sytuacji, żeby właśnie robić między innymi szkolenia czy warsztaty co 2 godziny, po prostu. Nie widzę innej opcji tutaj, powiem szczerze. A wchodzenie na rynek właśnie chociażby w pana branży, czyli kawiarni, przypomnę, to zaczęło właśnie przed jedną z izraelskich, nie wiem, czy można to w ten sposób nazwać, korporacji właśnie, która... Tak, czytałem, że sieć kawiarni ma powstać, już powstaje w zasadzie, tak. Znaczy tak, usługi zawsze będą się sprzedawały i na to zawsze będzie zapotrzebowanie. Na kawę też zawsze będzie zapotrzebowanie. Natomiast jak to, co powiedziałeś właśnie, że to są pewnego rodzaju skutki decyzji, tak? Tak to nazwałeś chyba? Rezultat. Rezultat, tak, rezultat. I teraz ten rezultat widzimy na takiej zasadzie, że zostanie wyczyszczony rynek i wpuszczamy znowu zagraniczny kapitał. W zasadzie to w Polsce już chyba nie ma nic polskiego. Oprócz takich właśnie małych przedsiębiorców. Małych przedsiębiorców, takich jak ja, którzy właśnie dostali 4-miesięczny albo półroczny ban na pracę. Albo przetrwamy, albo się zamkniemy. Jak my się zamkniemy, to na to miejsce przyjdzie izraelski przedsiębiorca i postawi tu swoją kawiarnię. Tak to może wyglądać w dużym skrócie, bo to się dzieje, tak? I to widzimy, że to się dzieje rzeczywiście. Szanowni Państwo, tak jak słyszycie, sytuacja przedsiębiorców, zarówno z branży gastronomicznej, czy chociażby hotelarskiej, ale przede wszystkim mówiąc tutaj o branży gastronomicznej, bo właśnie tym najłatwiej jest nam pomóc, jest bardzo trudna, więc ze swojej strony apeluję, żebyśmy po prostu, kiedy mamy taką możliwość, żeby powiedzmy, nie wiem, nie mamy nic zaplanowane na obiad, żeby zamówić sobie powiedzmy pizzę chociażby z jakiejś restauracji, żeby pójść, wziąć sobie kawę po drodze, jak jesteśmy na mieście, żeby po prostu pomóc, bo jest to mała rzecz, mało od nas wymaga, a jednak może uratować jakiemuś przedsiębiorcy po prostu jego biznes, tak? A bez nich nie ma nas. Jest to bardzo ważne. Oprócz tego jeszcze od siebie chciałbym powiedzieć, że ruszyliśmy z... Właściwie już kończymy, tak? Kończymy już zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską Otwieramy Gospodarkę. Jest to inicjatywa, która właśnie ma na celu w formie legislacyjnej zliberalizować, ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie właśnie w dobie rezultatu tych obostrzeń. Z mojej strony to tyle, czy jeszcze chciałby Pan coś dodać? Nie, mam wszystko. A może jakiś apel do przedsiębiorców już? Wiesz co, to ciężko w tej sytuacji jest cokolwiek apelować, bo myślę, że każdy z przedsiębiorców widzi swoje tabelki i to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, czy chce walczyć i zostać na rynku. Czy nie, aczkolwiek łatwo jest mówić walczyć, bo jeżeli nie masz kasy, żeby zapłacić za prąd, czy za wodę, czy za ciepło, że wynajmujesz pomieszczenie, to po prostu zamykasz i tyle. I my mamy o tyle szczęścia, że